Wchodzimy o 6 rano. Bogna i Tomek będą czekać na nas przed domem. Ma być spokojnie, nie zakładamy jej kajdanek. Mamy informację, że ktoś z zatrzymywanych może mieć broń myśliwską. Zobaczymy, idziemy. Tutaj sobie siedziało. To takie miejsce, gdzie wszystkie dokumenty były z firmy, którą tutaj prowadziła. Tam są jeszcze jej... No niestety, garderoba wisi. Co mam to wziąć? Do skrzyni wrzucić? Niech to wisi sobie. Poznaliśmy się już w podstawówce, bo w tamtym czasie to było koleżeństwo na placu bardziej takie. Wszyscy wychodzili na jakieś tam przerwy i tam się możemy mogliśmy pogonić, a że była w klasie niżej, no to pewnie gdzieś tam się sztychaliśmy. Powiem panu, że była piękna dziewczyna. Miałem straszne kłopoty, żeby odganiać tych wszystkich, którzy się tam zalecali do niej. Tu mamy zdjęcia z naszego ślubu. Było to skromne wesele i w podróż poślubną pojechaliśmy na Mikołajki. Zapisała się na budownictwo. Na Politechnikę. Na Politechnikę Gliwicką. No ale musiała pracować, wtedy się syn urodził, prawda, trzeba było dziecko wychować. Ja pracowałem na 3 zmiany. Także nie mogła chodzić na dzienne studia, więc zaocznie przychodzę z żoną na jakieś przyjęcie. Ktoś do mnie mówi, panie inżynierze. Ja mówię, przepraszam bardzo, ja nie jestem inżynierem. No ale to nie ma. Myślą, że jak żona inżynier, to i mąż też inżynier. Ja nie technik. Ja tylko skończyłem szkołę zawodową. Strasznie się ładnie śmiała. Wie pan, jak ona się zaśmiała, to wszyscy się oglądali. Każda barburka świętowana z nią i w tym jej stroju, tej Ślązaczki, po prostu to było święto wielkie. To była naprawdę dama Ślązaczka, ale nie taka właśnie dama, co po prostu zgrywa się na takiego Schauspielera. Nie, tylko po prostu swoja dzieła. Każde spotkanie takie, nie wiem, rodzinne, no, czy jakiś weekendowy wyjazd, czy cokolwiek, zawsze było połączone ze śpiewaniem. W moim domu
mówi się gwarą. Jak przyjeżdżam tylko z Warszawy, to od razu przechodzę na inny język. Tutaj jest na zdjęciu z prezydentem Wałęsą. To jest, kiedy odbiera tekę ministra. Jest i z Arafatem. Co mówi o Arafacie? Że to bardzo wątły człowiek. Że ręce ma takie jak wnuczka. Takie delikatne i małe. A żona wszyscy znają. Jej uścisk to był taki budowlany. Nie jeden mężczyzna mówił, o matko, ale mi pani ścisła rękę. W poniedziałek ja wsiadałem w ten rządowy samochód, zawoziłem małżonkę do Warszawy, przed Mariotem wysiadałem na drugą stronę, na dworzec, do pociągu. 11.30 jestem w Katowicach. I jakbym powiedział komuś w tym dniu, że już byłem w Warszawie, to by mi nie uwierzył. No ale czego się nie robi? Jak się jest mężem ministra. Tak, jeżeli się kogoś kocha. Widzisz, to jest fundacja profesor Liga, doktor Sarna. Ja jestem zresztą od początku członkiem tej fundacji, członkiem założycielem, bo nas było 17 osób, kiedy ta fundacja powstawała. W telewizji dobrze wychodziło. I to, że ten ojciec, myśmy wiedzieli, że ojciec na tę rodzinę pracuje. A ten szacunek, o którym tu mała mówi, to... Istotnie to był szacunek też, ale w dużej mierze do samej pracy, nie? No też. Zresztą taki mama zawsze powtarzała, że ten, że u nas to, żeby cokolwiek mieć, to trzeba się dwa razy ciężej napracować, bo jakoś tak w naszej rodzinie jest. Żadna willa, tylko taki familok wybudowany przez mojego dziadka w 1912 roku i w tym domu do dnia dzisiejszego mieszkam. Ja w nim przyszłam na świat dosłownie, bo wtedy kobiety rodziły w domu i do dziś w tym domu mieszkam razem z siostrą. Kiedy była pani ministrem, wykorzystywała pani czary, żeby lepiej radzić sobie w tym męskim świecie? To znaczy używałam wszystkich dozwolonych środków. No tak, pamiętam te płacze. Skutecznie. Płacze, tak. To znaczy koledzy, którzy ze mną przegrywali czasem w jakichś tam bojach, szczególnie o pieniądze, potem mówili, że ja to wypłakałam. Jakby nie chcąc ujawnić kulis, a ja spędziłam 27 lat na budowie, proszę państwa, i na budowie się nie płacze. Umiała uruchomić całe spektrum swojego oddziaływania, to najpierw zaczęło się takie intensywne przekonywanie, potem jeszcze bardziej intensywne przekonywanie, potem płacz, a potem manifestacyjnie wyjście z sali. Ale w końcu dostała te pieniądze. W końcu dostała te pieniądze. Czyli po prostu łzami wywalczyła. A tak w domu? A w domu nie. Nie. Mama nawet, największe jakieś problemy i najtrudniejsze rzeczy ją raczej mobilizowały. Na pewno nie powodowały to, że siadała i czuła się bezradna, tylko ją mobilizowały do dalszego działania. Na Śląsku Basia Blidowa była przykładem takiej, przepraszam za silezjanizm, działki, której się udało. Śląska dziewczyna, córka powstańca śląskiego, inżynier budownictwa, naraz okazała się damą dobrze ubraną, umiejętnie posługującą się i gwarą, i biegłym językiem literackim. Więc to był przykład takiej śląskiej dziochy. Śląskiej dziochy, którą Ślązacy postrzegali jako własną bohaterkę. Mama nigdy nie była takim rasowym politykiem.
Byliśmy, że tak powiem, u szczytu wtedy tak zwanych afer węglowych, które najczęściej polegały na tym, że przez lata, 2, 3, 4, 5, ktoś odbierał węgiel z kopalni, nie płacił, ktoś odbierał i płacił mniej. Wprowadziłem taką regulację prawną, zakaz obrotu węgla poprzez pośredników. Z rynku w ciągu jednego dnia wypadło 3,5 tysiąca pośredników. Dobry, ale ja będę chciała teraz tak, bo tu mamy zastawę, set kawy, wszystko, ciasto, ale ja już zrobiłam tu. Dla pani już jest kawa gotowa. Ale po co, jak ja przyniosłam dla nas wszystkich? Tylko mi panowie pomóżcie mi. Tak? Tu są filiżanki, tu jest wankuszek, do którego przelejemy kawę, żeby to ładnie wyglądało. Nie możemy tak przy pustym stole. O, tak. Na Śląsku zawiązało się wtedy tak zwane Polskie Towarzystwo Węglowe, którego szefową została pani Barbara Kmiecik. No, w składzie było wiele znakomitych osób, również posłów, byłych członków rządu. 56 rok. Ja jestem sekretarzem stanu, ministrem budownictwa pani Barbara Blida. I wtedy do pani Blidowej przyszła po pomoc pani Barbara Kmiecik i poprosiła ją, żeby zorganizowała spotkanie ze mną. Wysłuchałem pani Kmiecikowej i pani Blidowa zadała mi proste pytanie, czy coś się da z tym zrobić. Ja mówię, Basiu, nie, ja nie ustąpię. Ja nie ustąpię, ja już mam dość tych afer. Basia Blidowa skwitowała to tak po swojemu, powiedziała, to odpierdajcie się ode mnie z tą całą sprawą, dajcie mi z tym wszystkim święty spokój. Kto tam? Mirosław Karoń, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy nakaz zatrzymania Barbary Blidy i dokonania rewizji. Proszę otworzyć. Chwileczkę. Proszę zaczekać. Basię poznałam w 80. latach. Prowadziłam wtedy roboty budowlane, a Fabut był moim zleceniodawcą, a Basia pełniła tam funkcję kierownika budowy. Potem straciłam Basię z oczu, w tym czasie ona robiła karierę, ja budowałam swoją firmę po to, żeby odnowić tą znajomość w 90. latach, na początku lat 90. przy okazji spotkań w klubie sportowym Ruch, Chorzów. 10 po raz drugi. Nikt nie chce przebić. Jest tu, proszę państwa, człowiek związany z górnikiem Zabrze. Dziś nawet wygrał z Ruchem Chorzów, pan minister Markowski. Panie ministrze, no jak to tak? 12 po raz pierwszy, proszę państwa. Ona była honorowym prezesem, a ja byłam jednym z członków tego klubu i sponsorem tego klubu. No i tak właściwie się rozpoczęła nasza znajomość. Pani Kmiecik wtedy była gwiazdą medialną. Aleksis śląskiej gospodarki, śląskiego biznesu. Przez 8 lat byłem najbliższym współpracownikiem Barbary Kmiecik. Obydwie panie robiły zawsze imieniny wspólnie w Stadinie Koni w Ruszczobrodzie. To było do roku 98 do roku 2000, pomyślę, trzeciego. Kto to? ABW. A co oni są? Przyszli mnie aresztować. Kto tam? Proszę otworzyć drzwi. Chwila! Muszę się ubrać. Całość się urwała przed rokiem 2000, kiedy pani Kmiecikowa powiedziała parę słów za dużo pewnym ludziom. To chodziło o tę umowę tego domu w Szyrku. Ci, którzy ten dom przerabiali, wmówili żonie po prostu, że do tego domu trzeba dobudować basen. Ten basen nie był w ogóle potrzebny. Jakby zaczęło brakować pieniędzy na to i pani Kmiecikowa powiedziała, że to ona jakby pomoże sfinansować to. I została wtedy właśnie spisana z panią Kmiecikową ta umowa, która według Urzędu Skarbowego Siemianowickiego i
Izby Skarbowej Katowickiej została spisana prawidłowo. W zamian za to pani Kmiecikowa miała właśnie korzystać przez ileś tam lat, kiedy tylko potrzebowała. Niech pan zdefiniuje słowo korupcja. Ja tobie zapłacę albo zapłacę za twoją imprezę, a ty mi załatwisz coś. Nie, ona się na tyle dobrze, to było braterstwo krwi. One się tak bardzo dobrze znały, tak bardzo się szanowały i zaryzykuje sobie kochały, że nie musiały nawet rozmawiać o tym w tych kategoriach. Przyjacielska przysługa? Coś więcej. Któregoś dnia sprowadziła kupę ludzi nieznajomych. I ona tym ludziom powiedziała, że ta chałupa to jest od niej. Nie wiem, co chciała przez to zyskać. I żona miała do niej pretensje. Mówi, ja jej to w końcu powiem. No i powiedziała jej to i tak jakby ją... Wtedy już było tak, no... Mniej herbatek, kawek, nie ma czasu. To jest ta właśnie pani Labuda, z którą mylono żony. A jakie uczucia wzbudza ten pan po prawej stronie? Ja nie wiem, co to jest. Ryszard, to jest pan Ryszard Zając, tak? To jest ten, który... A skąd ty wiesz? Co? No, poznaję go. A ty go w życiu widziałeś? Nie, no gdzieś tam w jakichś materiałach. No chyba, że tak, bo ja... Dla mnie to jest nieznana osoba. Posypał się układ, bo sypią ludzie. Prokuratura wszczęła śledztwo na podstawie zeznań złożonych w innej sprawie przez byłego posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana Ryszarda Zająca. To dziś jeden z głównych świadków w sprawie węglowej mafii. Zając był posłem w kadencji 93-97. To była dość malownicza postać. To był organizatorem działalności Solidarności w Sosnowcu, wie pan, także... A przedtem był zakonnikiem, a przedtem był policjantem, także... No trzeba powiedzieć, który okres uznajemy za korzenie pana Zająca. Pan Zając po prostu potrafił z wszystkimi. I był tam, gdzie trzeba. Mająca w naszym środowisku opinię człowieka o wyjątkowych skłonnościach do rozmaitych konfabulacji. To dlaczego wstawiliście go na listy? No myśmy go poznali wtedy, kiedy już ta konfabulacja nabrała rozpędu. Konfrontacja, wie pan, dotyczyła tego, co on mówił na mój temat. Mówił, że był u mnie w domu, no wykazałem, że nie mógł być, no bo elementarne błędy popełnił w opisie, w miejscu, we wszystkim. Zając kiedyś przysłał mi zdjęcia, na których siedzi w gabinecie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski nie sadzał nikogo na fotelu prezydenta. Ja, kiedy byłem szefem kancelarii prezydenta, raz czy dwa może siedziałem na tym fotelu. Tak to nie przypominam sobie, żeby goście siadywali. Także tym bardziej wydaje mi się to mało prawdopodobne. Dlaczego będziecie szukać? Chodzi o aferę węglową. Dawała pani pieniądze na SLD, na kampanię. A kto tam? Kto te zeznania, kto tak mówił? Ja na SLD, na kampanię nie dawałam niczego, czego nie dałabym na inną kampanię. Czyli Zając kłamał? On się powoływał na panią. Ja nie chcę osądzać pana Zająca. Ja go osądzi ktoś inny. Sprawa, która była sprawą słabą dowodowo, do której nikt nie przywiązywał wcześniej wagi. Nagle się okazało, że można tej sprawy skierować maksimum sił i środków, zrobić z tego największą sprawę w prokuraturze okręgowej w Katowicach i omawiać tę sprawę również na naradach u premiera. W zimie 2007 roku i podczas takiej narady pan Świączkowski, jak sobie przypominam, referował sprawę przestępstw w tej dziedzinie. Nie pamiętam, czy padła wtedy nazwa afera węglowa. Jesteśmy na miejscu.
Nie, wszystko jest okej. Na razie. Zbigniew Ziobro stwierdził, że jest bardzo ciekawy temat, który pozwoli na wykazanie układu związanego z mafią węglową. To, że to się może nadawać na przykład układu, bardzo szybko zrozumiano, już w połowie listopada 2005, dwa tygodnie po tym, jak Ziobro został ministrem, bo już wtedy dla jego potrzeb przygotowano pełną notatkę z tej sprawy. I robił to zresztą Grzegorz Ocieczek, który później bardzo szybko awansował. Czyli korupcja najważniejszych osób w państwie, prezydenta, ministrów, wyłudzenia na szeroką skalę, finansowanie kampanii wyborczych, no to jest typowy element działania mafii. Stanęła kwestia, no jakie są dowody w sprawie, w której przewijają się nazwiska z pierwszych stron gazet. Pierwszy raz miałem kawę na ławę, wyłożony sposób funkcjonowania przynajmniej jednej części jakiejś odnogi mafii paliwowo-węglowej. Doszło do jakiejś wymiany zdań. Stwierdziłem, że jest to bardzo miałki i kruchy materiał dowodowy, no bo raptem mamy do czynienia z jednym pomówieniem i ze świadkiem, który wie o tym wszystkim, ale ze słyszenia. To jest był prokurator Szałek. Był na naradzie, kwestionował sprawę pana Zająca, w tym sensie, że mówił, że nie jest to poważna postać. Ziobro wierzył w ten układ, czy chciał spełnić oczekiwania szefa? Ja sądzę, że jedno i drugie. Ja do pewnego czasu też wierzyłem w układ. Ja nie mogę powiedzieć, że proszę bardzo, Janusz Kaczmarek cały czas tylko ślęczał nad aktami i trzymał się stricte dowodów. Czy pan premier miał w tym czasie informację, że jedynym dowodem przeciwko pani Barbary Blidzie jest zeznanie pani Barbary Kmieci, która po rocznym pobycie w areszcie dostała nagle olśnienia i przypomniała sobie o zdarzeniu, które miało miejsce przed 10 laty oraz że prokuratura zastosowała wobec pani Barbary Kmieci artykuł 229 paragraf 6 kodeksu karnego, który daje możliwość składania zeznań bez ponoszenia odpowiedzialności karnej. Czy ktoś pana o tym poinformował? Nie, takiej sprawy nie znam. Jest pani zatrzymana i będzie doprowadzona do prokuratury generalnej w Katowicach. Nie podpiszę żadnego pisma. Najpierw skontaktuję się z adwokatem. Muszę zadzwonić. Bardzo proszę. Czemu pan nie odszedł? A wie pan, to jest łatwo powiedzieć, no to jest jak w myśli tego przysłowia, że tańcząc z diabłem, to nie pan zmienia diabła, tylko on pana zmienia. Gdyby to była sprawa, która nie dotyczy polityków, tylko dotyczy zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, nikt tej sprawy nie rozdołby do takich rozmiarów. Wiem, że on dozorował całą tą akcję, to wiem. No jak pierwszy raz zobaczyłam jego nazwisko na akcie aresztowania, ten pierwszy raz, to kurczę, myślałam, że mnie tam rozerwie. Wrzeszczałam na tej policji, bo tam mnie zaprowadzili na jakieś czwarte piętro. Znałam tego człowieka, bywał gościem u mnie w stadninie. I informuję, że nie znałem prywatnie Kmiecikowej, nie rozmawiałem z nim ani razu. Ani męża? Męża prywatnie. Czy był pan z mężem na ty? Wydaje mi się, że nie. To była osoba, która była zaprzyjaźniona z Barbarą Kmiecik, z jej mężem i ze mną również, z tej racji, że to ojciec chrzestny mojego syna. Bywał pan u nich w stadninie? Bywałem wspólnie z rodziną na Sylwestrze i bywałem w stadninie, natomiast nie rozmawiałem nigdy w życiu z Kmiecikową, informuję oficjalnie. Bez rodziny pan nie bywał tam? Może raz byłem. To jak wyglądało te spotkania? Towarzyskie, no tak jak siedzimy dzisiaj. Były alkohole, było dobre jedzenie. Według słów Rolanda, pan później wielokrotnie jednak tam był. Nie, wielokrotnie to jest dużo powiedziane. 3-4 razy, no mniej więcej. Ile czasu trwały te wspólne biesiady? Rozumiem, że określasz to w takim czasie, do kiedy nie została zamknięta Baśka Kmiecikowa, tak? Tak, jakieś do pół roku. Ona mu ufała, ona mu opowiadała, on ją wypytywał o panią Blidę, o to, co robią razem. On też twierdzi, że pan nie płaci za te imprezy. To jest jakaś kompletna bzdura. Nikt za nic nie płacił.
Czyli bywał tam jako twój przyjaciel. Nawet jak się przyjaciele spotykają, to się rozliczają ze sobą. A ocieczek się nie musi rozliczać. Bez spotkania przy wódce, przy czymś, bo nie siedzieliście sobie przy herbacie wieczorem. Tylko z Ronaldem. Z Ronaldem, którego byłem tak przesny. Samo. I Mędziuk tak samo. Nie przypominam sobie, żeby był Mędziuk. Może raz był, tak? Ale nie przypominam sobie tego. Oczywiście, ale ja za to płaciłem. Pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Nie robi się. Nie można po trupach czyichś budować swojej kariery, budować swojego szczęścia na nieszczęściu innych. Halo? Halo? Kilka minut po szóstej Barbara do mnie zatelefonowała, prosząc, żebym przyjechała do niej. Halo? Natychmiast ubrałam się i pojechałam do niej. Tak, oczywiście. Jaki miała głos, jak zadzwoniła do pani? Spokojny, jak zwykle. Jest nakaz, że pani jest zatrzymana. Ja mówię, ale ja nigdzie nie idę. No, to panią wyniesiemy, mi powiedzieli. A poza tym pani córka tam już jest. Ja mam jedno dziecko. Jedno. I kocham ją nad życiem. Policja podejrzewała, że jest słupem dla mnie, no. No... Pojechałam z nimi. Z córką się oczywiście nie widziałam. Była dwa dołki dalej przez 3 dni. No i ta świadomość, że to dziecko jest tam. No, tak to wszystko. Nie chcę na ten temat w ogóle rozmawiać. W wątku dotyczącym Barbary K. prokurator wydał postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa ze względu na korzystanie przez nią z tak zwanej klauzuli bezkarności. Mogło dojść do targu? Nie byłem przy tym obecny, nie wiem. Czy dobrze rozumiem, że gdyby nie właśnie zagranie córką, to nigdy by pani nie zgodziła się zeznawać? Albo mówić to, co oni chcieli słuchać? To nie było tylko zagranie córką. Ale głównie tak. Tylko ja bym chciała zapytać, nie wiem, pana, gdyby zamknięto panu dziecko, gdyby stracił pan wszystko, gdyby mówiono, za chwilę zamkniemy pani męża, a nikogo pan więcej nie ma. A proszę nam opowiedzieć, to wtedy będzie może nieco inaczej. Lub nawet nie mówiąc tego, pan to wyczuwa, to proszę mi odpowiedzieć. Skazałby pan swoje dziecko? Swoją żonę? Ci wszyscy, którzy mnie sądzą, niech postawią sobie takie pytanie. Czy, mając na szali życie swojego dziecka, swoje własne i męża, miałam prawo wobec nich postąpić tak, powiedzieć, to niech was zamykają, a ja będę niezłomna, tak? Kto by tak postąpił? Ci wszyscy, którzy mnie osądzają, niech sobie zadadzą takie pytanie. Chciałabym skorzystać z łazienki. Dowódca, ty gruby, jakby gestem pokazał, że ma iść. Ona poszła za małżonką. Nigdy nie miało to podłoża gospodarczego. Pretekst gospodarczy, tak, ale nie podłoże gospodarcze. Było to w hotelu Katowice, kiedy oddawaliśmy pani Kmiecikowej pieniądze za niewykorzystane lata tego domu w Szczyrku. Ja nie byłam celem samym sobie, ja byłam tylko środkiem do celu. Basia też nie była celem samym w sobie, była też środkiem do celu. I wychodząc, nie zapomnę tego do końca życia, kiedy powiedziała, Basiu, oni tylko o ciebie pytają. W
wszystkie zeznania pani składała jako prawdziwe. Żadnego nie uważa pani za wymuszone sytuacją? Wszystkie uważam za wymuszone sytuacją, bo gdybym ja nie była w więzieniu, to bym na temat korupcji węglowej też nie poszła i nie mówiła. Tak. Wszystkie uważam za wymuszone. Wszystko to, co się stało, to było wymuszone. Że gdyby mnie nie aresztowano, to w ogóle tej sprawy by nie było. Panowie, nic by się nie stało. Ja mówiłam to, co ja chciałam mówić. Czy mówiła pani prawdę, ale nie całą? Jak panie Piotrze, niech mnie pan nie ciągnie za język. Mówiłam to, co chciałam. W czasie, kiedy miało dojść do realizacji, czyli zatrzymań, pan miał wtedy własną realizację. Tak, prowadziłem odrębne śledztwo, które nie było zupełnie związane ze sprawą, o której rozmawiamy. Dlaczego nie mógł pan zrealizować w zaplanowanym terminie? Chodziło o przesunięcie terminu realizacji o jeden dzień. Ten dlaczego? Jeden... Była to czynność typowo techniczna. Trudno mi powiedzieć, z jakich przyczyn. Zostałem o to poproszony przez prokuratora okręgowego w Katowicach. Czyli sumując, gdyby dodać do siebie obie realizacje tego samego dnia, to wtedy postawiono by zarzuty, gdyby Barbara Blida przeżyła 14 osób. No tak wynika z matematyki. To robi wrażenie. Może o to chodzi. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na dzień dzisiejszy zostały zaplanowane czynności, które polegały na przedstawieniu zarzutów 14 osobom. Z tymi czynnościami były również zaplanowane przeszukania, a także zatrzymania osób. Jedną z tych osób była Barbara B. Jak pan strzał, to kto pierwszy zareagował? No ja. Nikt nie słyszał strzału, tylko ja słyszałem. Jak to jest możliwe? A to, wie pan, to z tym pytaniem do agentów, nie do mnie. Przez normalnego człowieka ten odgłos musiał być słyszalny w salonie. Czy drzwi łazienki były otwarte, czy by były zamknięte? Pobiegły w tym kierunku. Drzwi były w takiej pozycji. Pani siedziała tutaj. Pani siedziała tak, jak fotel jest teraz ustawiony? Tak, ale na tym oparciu siedziała. No i nie zareagowała na strzał też? Jak nie słyszała, to jak miała reagować? Chodź! Początkowo myślałem, że może zemdlała, prawda? No, wie pan, to jest szok. Przychodzi ABW z rana o 6. Chodź. Co jest? Co to? Ratujcie ją. Pat strzał. Ojciec zadzwonił do mnie rano. Gdzieś to było od razu po 6 i powiedział tylko, żebym przyjechał do domu. Włożyłem jakieś spodnie z dresu. Wyczułem po prostu w głosie, że coś się stało i to coś złego. No proszę stąd wyjść! Proszę stąd wyjść, nie ma tutaj miejsca. Bieganina. Co minutę więcej. Drugie pogotowie. Ludzi przybywało. Nikogo nie znałem. Zauważyłam, że nie było żadnego koordynatora tej akcji. Tak, oddechu, brak tętno. Zaczynamy. Resuscytacja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Przyjeżdżali prokuratorzy, przyjeżdżali funkcjonariusze policji, funkcjonariusze ABW. Dzwoniono na stop. Większość tych ludzi miała telefon przy uchu i gdzieś rozmawiała, dzwoniła. 2, 3, 4. On prawie że nie reagował. Nie reagował. Chodził jak błędny po tym mieszkaniu. Lekarz poinformował mnie, że akcja ta nie dała rezultatu i że Barbara nie żyje. Telefon Grzegorza do mnie. Do godziny nie pamiętam, ale jakoś zaraz, znaczy jak tam dojechał prawdopodobnie, albo nawet nie dojechał, dlatego że był na dworcu. Na dworcu był i poinformował mnie, że Lida się postrzeliła. To ja wydaję ci polecenie, że macie natychmiast jechać tam na miejsce zdarzenia i zadbać o to, żeby proces, tak powiem, reanimacji i tak dalej przeprowadzić w sposób właściwy i zadbać o to, żeby wszystkie dowody zdarzenia zostały w sposób właściwy zabezpieczone, żeby nikt nam nie zarzucał, że cokolwiek jest w tej sprawie nie tak. Jeśli prawdą jest, że na miejscu znajdował się sam zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydaje mi się, że jako najwyższy funkcją wtedy funkcjonariusz ABW, a dodatkowo prokurator, bo przecież wielokrotnie chwalił się, iż posiada bardzo duże doświadczenie, osiągnął wiele sukcesów zawodowych jako prokurator. W tym przypadku winien od razu przejąć nadzór nad tymi czynnościami. No tutaj rola pana Grzegorza Ocieczka jest dla mnie dwuznaczna. Co ja robiłem w Katowicach? Ja byłem wtedy w domu. Wracałem z Krakowa po potrzebie funkcjonariusza. Po pierwsze, prosił mnie o to komendant główny policji, niejaki Kornat Kornatowski, łącznie ze swoim zastępcą, Tadeuszem Budzikiem. A po drugie, z tego co pamiętam, znałem tego funkcjonariusza. Nie pamiętam nazwiska, nie pamiętam. Do końca nie wiemy, dlaczego Grzegorz Ocieczek był na miejscu. Rzeczywiście on i również osoba mu towarzysząca układali zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą. Natomiast te zeznania, biorąc pod uwagę to, że obaj panowie próbują nas przekonać, że to jest przypadek, że dwie ważne osoby z centrali ABW nagle znajdują się na miejscu w momencie, w którym dochodzi do bardzo spektakularnego zatrzymania, to wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Nie jestem prokuratorem, więc od razu mi przyszło do głowy, że informacja jest od funkcjonariusza, że się Lida postrzeliła, ale zakładałem także najgorsze zdarzenie, że doszło do jakiejś szamotaniny czy do czegokolwiek, że ktoś mógł postrzelić ją. Więc kazałem Grzeszkowi pojechać po to, żeby zapobiec ewentualnym zarzutom, że cokolwiek że zostało zabezpieczone. Ja rano słyszę, że kontrola wróci, bo ja nie wiem, jak można w nocy, to znaczy jakoś zabiła. Jakimś powodem do tego, że jest potężna trudność w ustaleniu tego, co się działo na miejscu zdarzenia, jest fakt, że od momentu samobójczego strzału do momentu rozpoczęcia oględzin kryminalistycznych upłynęło ponad 3 godziny. Na miejscu zdarzenia pojawiło się ponad 30 osób. I to pomimo sugestii wyrażanych przez doświadczonych policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia i powiedzieli, że tam jest za dużo ludzi, że trzeba by tych ludzi wyprowadzić. Samo wstrzymanie funkcjonariuszy policji, nie wpuszczenie ich na miejsce, bo wydaje mi się, że tam mielibyśmy do czynienia z profesjonalizmem, z fachowością. Było obliczone na uspokojenie całej sytuacji w tej ekipie ABW, chociażby wstępne uzgodnienie wersji.
którą ręką trzymano broń? Z akt postępowania wynika, że nie da się ustalić, którą ręką Barbara Blida trzymała rewolwer w momencie oddania strzału. Dlaczego? Dlatego, że na rewolwerze de facto nie znaleziono odcisków palców, odcisków linii papilarnych. Za najbardziej prawdopodobną podawano w aktach wersję, że Barbara Blida strzeliła do siebie, trzymając broń lewą ręką i podtrzymując ją prawą. To naturalne? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. I teraz tak, proszę złapać tu i tu jest kąt 20 stopni, tak. A pod innym kątem, no to łokieć jest, no jest to niedobre, tak by musiał paść z góry. Jest to tak nienaturalne. No bo tak się nie strzela w siebie. Ale tak padł. No tak padł. A tak by tak musiał... jest, tak nie, bo on był pod kątem 20 stopni, pocisk wszedł. Także tak by musiał być ten pistolet. No i źle by było. To jest nienaturalne. Tak powinno się do siebie. Tak. No, tak. Prosto. A tak z góry to no nie jest to dobre. Tak się nie trzymam. Gdyby miała zamiar popełnić samobójstwo, po co by do pani dzwoniła? To jest tam dla mnie, proszę pana, zagadka. Naprawdę, zastanawiałam się nad tym bardzo często, dlaczego do mnie zatelefonowała. Ja uważam, że, a to jest moja taka osobista ocena, że ona nie chciała się zabić. Barbara Blida nie żyje, a funkcjonariuszka, wiedząc, że jest jedynym świadkiem, mówi to, co mówi. Tak samo to, co działo się w tej łazience. Wyczyszczone ślady, ta kurtka. Ratujcie ją. Proszę odłożyć broń. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby bez bezpośredniego kontaktu, znając prawo o nienaturalnym ułożeniu ręki, czy wprost nieanatomicznym ułożeniu ręki, moim zdaniem śmierć Blidy nastąpiła w wyniku szarpaniny z funkcjonariuszką. Godzina 6:02, nie później. Dzwonek do drzwi i usłyszałem: panie mecenasie, ABW, proszę otworzyć natychmiast drzwi. Schodząc z góry ode mnie z sypialni, zabrałem ten rewolwer, który był na stoliku obok łóżka, i włożyłem go do kieszeni. Ja się muszę zrobić jakiś prysznic, ogolić się. Wszedł do łazienki, dwa kroki, popatrzył, zobaczył. Proszę bardzo. W tym momencie myślałem, co mam zrobić. Zostawić szlafrok razem z tym rewolwerem w środku. Bałem się, bo to jest rewolwer. A więc naciśnięcie każde spustu, nawet przypadkowe, powoduje wystrzał. Więc nawet z tego względu mówię to, pomyślałem sobie, że nie będę mógł zostawić go tak właśnie rzucony szlafrok, tylko muszę go
pokazać, prawda? Oddać. Przy tym stole stał, który czekał na moje wyjście. Wychodząc właśnie, wręcza mu tylko, miałem na tyle jeszcze tą jakąś sprawność umysłu, że oddawałem mu ten rewolwer lufą trzymaną w ręce, żeby nie pomyślał, że ja go mu chcę coś zrobić. On się cofnął, nawet przestraszył się, złapał to do ręki i usiłował rozbroić tę broń. Tutaj to pokazuje palcem, mówię, niech pan popatrzy, tam jest takie coś, niech pan go do tyłu odciągnie, to wtedy może pan bębenek wyjąć. Natomiast... Pan się bał, że po prostu broń może wystrzelić tak, w jego dokładnie rękę. Tak. Dokładnie tak. I takiego słowa właśnie użyłem. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że być może, że dzięki temu, że podałem właśnie ten rewolwer w taki sposób, to może nie doszło do podobnego zdarzenia jak u pani Blidyn. Przeprowadzono badania cząsteczek GSR, tak zwanych pozostałości powystrzałowych. Natomiast w protokole pobrania tych śladów, zabezpieczenia ich na tak zwanych stolikach mikroskopowych, jest adnotacja, że funkcjonariusze przed pobraniem tych śladów, przed pobraniem tych próbek umyli ręce. Kto pozwolił umyć ręce? No, na pewno nie my. Nie powinno. Nie powinno się. Jeżeli ktoś tam nadzorował jakieś czynności na początku, to powinien zapobiec umyciu rąk. Jeżeli to się działo za czasu, kiedy był Grzegorz, to się źle działo. Ale ja wydałem dyspozycję i pamiętam jak dziś, że kazałem zlecić wszystko właśnie pod kątem śladów kroków. Oczywiście, że tak. Jak w takim razie zachował się na miejscu prokurator, który winien od razu wydać określone dyspozycje. A wydaje mi się, że nie było tam ludzi przypadkowych. Więc raczej skłaniałbym się do opinii, że mamy do czynienia z celowym nieporządkowaniem sprawy, czyli celowym zakłamywaniem od razu na miejscu. Robiliśmy postępowanie dyscyplinarne wyjaśniające BBW i nic nie wskazywało na to, żeby był udział osoby trzeciej. Trafiły na wykrywać kłamstw? Nie trafili, ale była moja dyspozycja. Była moja dyspozycja, że mają wszyscy trafić na wariograf i była odpowiedź od psychologów, że obecny stan psychiczny wszystkich tych funkcjonariuszy uczestniczących nie pozwala na prawidłowe badanie wariograficzne, dlatego że będzie reakcja na wszystko. Z uwagi na stan psychiczny. Czy przez cały okres nie zrobiono badania wariografem? Są funkcjonariuszy dość często. Po ochłonięciu. Po ochłonięciu. Nie, bo nie można zrobić. Co z kurtką agentki? Dlaczego ona jest opisana w sposób, który de facto uniemożliwia jej identyfikację indywidualną? Co z nitką, która została na rewolwerze? Wszystkie ewentualne źródła tego typu materiału zabezpieczone na miejscu zdarzenia zostały wyeliminowane. Ta nitka na pewno nie wzięła się tam z niczego, co było na miejscu zdarzenia. Dlaczego nie pokuszono się o dalsze badania w tej sprawie? Dlaczego nie zbadano włosa, który znaleziono na szlafroku Barbary Blidy? Ściślej zbadano go, ale zbadano go na zawartość DNA. Natomiast odstąpiono od tak zwanych konwencjonalnych badań włosów. Niestety, w trakcie realizacji zleconej czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czynności w pełni uzasadnionej, nie wynikających z żadnego zlecenia ani ministra Ziobro, ani premiera Kaczyńskiego, tylko wynikającej z decyzji samych prokuratorów, ich oceny zebranego materiału dowodowego, po rzetelnie przeprowadzonej pracy, doszło do tragedii. Pani Barbara Blida zdecydowała się popełnić samobójstwo. Jak wspomniałem, jest to na pewno zdarzenie tragiczne i szczególnie bolesne dla najbliższych. I w każdym wypadku, kiedy dochodzi do samobójstwa, trzeba o tym pamiętać. Później zaczęli wywozić nas. Mnie, syna, szwagra, szwagrówkę, córkę po różnych prokuraturach przesłuchując. Pamiętałem też wtedy, kiedy do tego doszło, zwracając się do prokuratora apelacyjnego, aby zapewnił właściwą opiekę psychologiczną rodzinie i z odpowiednią kurtuazją traktował wszystkie osoby bliskie. Przeczytałem w gazecie, jaką to grupą psychologów została moja rodzina obdarzona po tej tragedii. To śmiech człowieka bierze. W życiu nie widziałem psychologa. A czy ktoś powiedział, że prosił wybaczenia albo... Nie. Oczywiście, że takie słowa oczywiście nie padły.
taka kolejna forma nacisku, tym razem na rodzinę, bo to przeszukanie było wielkim stresem dla męża, dla syna. Oczywiście nic nie znaleziono, komputer zabezpieczono, którego Barbara nie używała, bo nie korzystała z komputera. Na jakieś notatki, które niczemu nie służyły. Zostałem wezwany do gabinetu komendanta głównego policji i komendant wydaje następujące polecenie, że policja ma ściągnąć wszystkie sprawy związane z węglem. Zbigniew Ziobro polecił mu dokonanie kwerendy wszystkich spraw, zarówno na policji, jak i w Centralnym Biurze Śledczym. Padają słowa do Konrada Kornatowskiego, który mi je powtarza, że chodzi o ratowanie Bogusia, czytaj Bogdana Święczkowskiego. Otrzymałem informację, że znakomita większość tych spraw, postępowań przygotowawczych, czynności rozpoznawczych dotyczy wyłudzenia obcych mi, czy prób wyłudzenia jakichś dodatków dołowych przez osoby pracujące na powierzchni, w kopalniach. Padło stwierdzenie, że nie odnaleziono w tych wszystkich sprawach żadnych związków związanych z Barbarą Blidą. Takie analizy powinny być robione wcześniej. Wcześniej, przed podjęciem takich decyzji, nie post factum. Po co oni się wprowadzili po śmierci Barbary Blidy obok pani domu? Obok mojego nad domu? Mieszkali. Po co oni tam byli? Gdzie mieszkali nad? W pobliżu pani. Wynajęli jakiś dom, ja nie wiem. Co panowie mówicie? Pierwsze słyszę. Naprawdę? Nie wiedziała pani? A skąd? Jak to? Nie. Gdzie? Panowie, jak Boga kocham, nie wiem. Nie wiem, że gdzieś wynajęli. To są ich zeznania. Koło mojego domu? A po co? Żeby panią chronić. Tak mówili. To są zeznania funkcjonariuszy, nie jakieś plotki. Ja nie sądzę, żeby to miało formułę zabronienia kontaktów, bo żyjemy w końcu w wolnym kraju, prawda? Tak, ale oni byli u mnie w domu przez 3 dni. Oni niczego nie wynajmowali. Ja nie wiem. Czy nie dobrze, ale zamieszkali jakby pani na jakąś... Oni nie mieszkali. Oni byli tam na poszedł dyżur i poszli sobie i się zmieniali. Panowie, u mnie jest garaż. Nad garażem, kiedyś jak byłam jeszcze bogata, była taka służbówka i tam byli ci, którzy pilnowali obejście, że tak powiem. No i może byli tam, ale ja nie byłam na tyle niegrzeczna, żeby ich tam trzymać. Oni nie tam nie siedzieli, oni byli u mnie w budynku, w domu. Bardzo głęboko przeżyła śmierć Barbary Blidy. Do tej pory nie potrafi się z tego wstrząsnąć, tym bardziej, że nie widzi w tym całym zdarzeniu swojej winy, ani krzty swojej winy. Ale po co? No oni może rzeczywiście. Panowie, przecież to była histeria. A może ABW się bało, że pani zacznie po prostu mówić za dużo? Mogła być i taka motywacja. Dobrze, a teraz jest wniosek pana posła Szarady. Wniosek już był, wniosek, później był punkt, później był głos przeciwko o uchylenie pytania pani poseł Pietraszewskiej. Tak podtrzymuje pan? Tak jest. Dobrze. Ja nie uchylam tego pytania. Proszę, czy pan chce, żeby głosowała komisja? Nie. Nie. Dziękuję, to pytanie nie jest uchylone. Proszę pani poseł, proszę powtórzyć pytanie, bo pan poseł Szarama jakiś czas mówił i może wyleciało niektórym osobom z głowy to pytanie. Po części odpowiadałem na pytanie. A, sama pani poseł zapomniała. To ja mogę teraz wykorzystać w tym wodę. I pani poseł sobie przypomniał, jak to no, proszę, proszę bardzo. No dobrze, no ja w komisji śledczej robię co mogę. My najprawdopodobniej określimy zarówno odpowiedzialność dyscyplinarną, odpowiedzialność polityczną też, karną i
i konstytucyjną i to będzie zrobione. Natomiast no nie przesadzajmy. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej nie jest komisja śledcza. Ona jest od wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania władzy państwowej. Trwają wiele miesięcy i to prawda, że oczekiwano od nas skończenia tych prac dużo wcześniej, ale też proszę zwrócić uwagę, że żadna komisja do tej pory śledcza nie pracowała w takim stopniu na materiale, który jest materiałem tajnym. Ja się nie opieram jakiś szybko na konkretnym wywiadzie. Ale oczywiście. I on potwierdza, że taki wywiad był. I co za w całości? To było publiczne. Oczywiście, tam się kręguje. Te pytania tak przygotowane. Ale to się krępuje. Słuchaj, teraz tak. Zapytaj, to było osobiście. Ale nie udzielam prawie wywiadu, bo zaczynamy. Może i idę zaczynać. Nie, ja mówię. Czytając protokoły przesłuchań, trudno jest zrozumieć, dlaczego niektórzy świadkowie zeznają i ich zeznania są tylko objęte zakazem upubliczniania, a zeznania innych świadków są tajne. Na przykład zeznania Zbigniewa Ziobro, zeznania Jarosława Kaczyńskiego, to są zeznania, które zostały zaklasyfikowane jako zeznania tajne, w związku z czym nawet w warunkach kancelarii tajnej mamy duży problem z zapoznawaniem się z tymi zeznaniami. Trudno mówić o cytowaniu tych zeznań, czy nawet zabraniu tomu akt takich zeznań, które są zaklasyfikowane jako tajne, zabraniu tutaj na posiedzenie komisji śledczej. Moja konfrontacja z Konradem Kornatowskim w drobnej rzeczy jest konfrontacją w pokoju prokuratora, nagrywaną na kamerę, a moja konfrontacja ze Zbigniewem Ziobro, konfrontacja z Jarosławem Kaczyńskim jest w kancelarii tajnej, jest konfrontacją, która nie jest utrwalana dźwiękiem czy obrazem. Sytuacja wygląda następująco. Nie przydzielono mi żadnego na razie funkcjonariusza, który ewentualnie mógłby, nie wiem, odpowiedzieć na pańskie pytania z prostej przyczyny, że trwa postępowanie w tej sprawie. No więc jakby nie mamy prawa udzielać informacji. I mamy taką grupę funkcjonariuszy operacyjnych, których nawet prawo daje gwarancję, niezależnie od tego, co zrobią, gwarancję anonimowości do końca życia. I tworzy się wśród tych funkcjonariuszy takie poczucie bezkarności, a jednocześnie poczucie olbrzymiej władzy. Natomiast oczywiście jest tak, że albo jak się by pan, nie wiem, bardziej wypisał, albo nie wiem, przyszedł na kawę, ja bym zanotowała, co pana w szczególności jakoś interesuje, no to mielibyśmy być może jakiś materiał do rozmowy. No tutaj chyba zadziałał taki czynnik służb specjalnych, że jednak nowe kierownictwo chciało dać gwarancję, że niezależnie kiedy to było, ale ci funkcjonariusze ABW znajdują wsparcie. Chcemy wiedzieć, czy tacy ludzie nadal mogą pracować w ABW, czy nie. Zapytał pan po ludzku tak Bondaryka, i po co ci oni? No właśnie. To jest bardzo poważne pytanie i jestem przekonany, że takie pytanie powinno znaleźć odpowiedź. No dobrze, no oczywiście, to w tej sytuacji pozostaje mi jakby się umówić na kolejny telefon, jak będę z szefem rozmawiała, no to go zapytam, czy byłby gotów na jakieś takie podsumowanie własnego odczucia co do całej sprawy i co sądzi. Jest takie powiedzenie, nie wiem, czy ono jest powiedzeniem prawdziwym, czy nie, że nie ma znaczenia, kto rządzi, służby są zawsze służbami i główny cel służby jest własny interes. Ponotowałam to wszystko, no i w niedługim czasie przypuszczam, że jak nie dzisiaj, to jutro oddzwonię do pana w związku z tym. To pan żyje tak naprawdę dzień w dzień ze śladami żony, które są. Mówię pan tak, że będę żył do końca. To już tak blizny, które mi porobili w szpitalu, wie pan, one są widoczne, ale one nie bolą. Natomiast ta, która jest niewidoczna, boli najbardziej. Nie brakuje panu żonek? Patrzy na rozgardiasz, na zdjęcia? Brakuje, a co mam zrobić? Co mam zrobić? Thank you.
było pani na grobie Barbary Bidy? Nie. Nie byłam. Nie byłam i nie chcę konfrontacji. Dla mnie ten fakt... Do mnie ten fakt jeszcze nie dotarł. I ja nie chcę, żeby dotarł do końca. Ponieważ ja Basię widziałam ostatnio żywą, to ja chcę, żeby to tak zostało, póki co. Nie dlatego, że się boję. Nie chcę. Dla mnie ona nie umarła. Wyjechała. Ja wiem, że ona była dobrym człowiekiem i no ból oczywiście przed stratą przedwczesną i nie taką, jak powinna być. Natomiast wspomnienie jest dobre i zresztą no, dziś całe te 3 lata, które poświęcone właściwie zostały walce o dobre imię, no nie, absolutnie nie uważam za stracone i pewnie ciężko będzie nam przed całym społeczeństwem powiedzieć, że i wyczyścić nazwisko, imię mamy, ale i tak uważam, że jestem jej to winien i to musimy to zrobić. To było jakieś 3 miesiące po śmierci siostry. Robiłam porządek na grobie i w pewnym momencie odwracam się, stoi za mną pan. Tam gdzieś pod 50, elegancko ubrany. Pamiętam, ponieważ jestem krawcem, to mi się takie rzucają w oczy. Miał popielate spodnie, granatową marynarkę. Stoi. I w końcu mnie to zaobserwował. Mówię, co ten pan tak stoi? Pytam się go, czy pan do grobu chciał? A on tak tylko na mnie popatrzył i powiedział mi, czy pani jest siostrą pani Blidowy? Mówię, tak. To niech pani za dużo nie mówi, bo pani skończy tak jak pani siostra. Odwrócił się na pięcie i poszedł. Zaszokowało mnie to zupełnie. Przyszłam do domu, wszystkim opowiedziałam i mąż mówi, wiesz co, ty lepiej nic nie mów, bo ty wszystkim opowiadasz. Ja za dobrze ją znałam. Wiem, jak ona kochała życie. Naprawdę kochała życie. I ona by się na takie coś nie zdobyła. Takie. Ja, to jest moje zdanie. Nie wierzę pani w to. Ja nie wierzę w samobójstwo mojej siostry i wszyscy to wkoło wiedzą. Ja nie wierzę. Ja ją znam od dziecka, ja ją po prostu nie chciałam. Ona była 9 lat ode mnie młodsza. Więc i chowałam jej dzieci i byśmy byli tak mocno związani, że jak ona przyjeżdżała z Warszawy, to najpierw biegła do góry. Co słychać w Bytkowie, co Kasia, jak taka była rodzinna i wiem, że jak była jakaś śmierć w rodzinie czy coś, to ona to strasznie przeżywała. I nie wierzę, że... No nie wierzę, że ona to zrobiła. Nigdy nie miała takich stanów, żeby... Nigdy, nie wiem, w ogóle jakichś takich zapędów samobójczych czy coś, nie... Ja w to nie wierzę. Nie wierzy pan w to, że państwu polskiemu zależy na wyjaśnieniu tej sprawy? Nie to posłał? Nie wierzę. Thank you.